Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zwraca się nie do jakichś bezbożnych władców, do ludzi, którzy jawnie grzeszą, ale do tych, którzy nazywają Go Panem. Mówi, że nie ten, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który pełni wolę Ojca. Myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy moja deklaracja jako człowieka wierzącego, jako zdeklarowanego chrześcijanina jakoś zgadza się z tym, jak żyję, czy za moją deklaracją stoją czyny. Tłem tej przypowieści jest zimowa pora deszczowa w Palestynie, kiedy to padają ulewne deszcze, potoki wylewają i woda sieje zniszczenie, zwłaszcza wśród tych budowli, które są osadzone na piasku, które nie mają fundamentu. Jeśli natomiast budowle mają trwały fundament, mogą przetrwać taki kataklizm. Podobnie w naszym życiu jest wiele zawirowań, wiele różnych trudnych sytuacji, wiele dramatów, które spadają na nas. Żaden człowiek nie jest wolny od cierpienia. Pytanie wtedy, czy ja mam fundament, czy mam fundament, którym jest relacja z Panem Jezusem, który pomaga mi takie trudne sytuacje przetrwać. Warto w życiu kierować się roztropnością. Tak więc wybierzmy roztropnie, wybierzmy jedyny słuszny fundament, jakim jest Pan Bóg. Maryjo Panno Roztropna, módl się za nami.